Chciałem przede wszystkim powitać pana starostę Arkadiusza Werelicha, starostę powiatu wołyńskiego. Dzień dobry. Chciałem powitać panią starostę Katarzynę Pazio. Dzień dobry. Wicestarostę powiatu wołyńskiego. Ale przede wszystkim chciałem powitać nasze wspaniałe rodziny, bo gdyby tych rodzin nie było, drodzy państwo, to byśmy nie mieli okazji się dzisiaj na tej pięknej uroczystości spotkać. Witam po kolei państwa Strzelczyk ze swoją gromadką. Witam państwa Guzińskich ze swoją gromadką. Państwa Sitek, również bliższym gromem dzieciaczków. Oraz państwa Pawlak. Także nie jestem sami, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Drodzy państwo, dwa słowa dosłownie. Chcę państwu powiedzieć, że te cztery nasze wielodzietne rodziny zastępcze, po pierwsze, drodzy państwo, są od wielu, wielu lat rodzinami zastępczymi. I to są przykłady, te osoby, te dzieci są przykładem na to, że piecza zastępcza to nie jest jakiś straszny potwór, którego należy się bać, unikać i tak dalej. Ci ludzie są dowodem na to, że tą pracę można wykonywać z satysfakcją, ale przede wszystkim z radością i korzyścią dla dzieci, które się w tych rodzinach znajdują. A druga rzecz jest taka, drodzy państwo, że ci ludzie po prostu mają tak dużo dzieci, że aż nie chciałbym mówić. Tak dużo, drodzy państwo, że te wspaniałe samochody, które państwo mają w tej chwili do swojej dyspozycji, są troszeczkę za małe dla tej całej gromadki dzieci. Ale dzięki staraniom, przychylności zarządu powiatu wołyńskiego, chcę państwu powiedzieć, tu zwracam się do naszych szanownych mediów, też bardzo dziękuję i cieszę się, że państwo przyszliście, że to jest możliwość, starostwo podjęło taką decyzję, żeby sfinansować wynajem tych samochodów na najbliższe 2 lata. I uważam, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne podkreślenie, że powiat wołomiński nie tylko, że cieszy się, że są rodziny zastępcze, że stara się je wspierać, ale też jeżeli są jakieś inicjatywy cenne, a to jest bardzo cenna inicjatywa, to też staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych rodzin. To tyle z mojej strony. Panie starosto, gdyby pan miał życzenie zabrać głos. Oczywiście, to jest ważna chwila, więc zabiorę głos z czystą przyjemnością. Zwróćcie państwo uwagę, że mamy 4 rodziny, a jak dużo dzieci jest dzisiaj z nami, prawda? To w dzisiejszych czasach jest wręcz fenomen pewien, że tyle dzieciaków i tyle uśmiechniętych buzi, szczególnie, że mamy też ku temu dobrą okazję, bo jesteśmy tuż przed wakacjami. To też myślę, że te samochody ułatwią państwu podróżowanie właśnie na wypoczynek, bo z tego, co nawet i pan dyrektor nam przedstawiał na posiedzeniu zarządu, często było to tak, że no, taką liczną gromadką, żeby pojechać, no to trzeba jednak było użyć kilku samochodów. Flotę samochodów użyć. Tak jest, więc ja się bardzo cieszę. To jakby sama idea jakby no, na tyle zacna, że nie budziła żadnych wątpliwości. Jednogłośnie podejmowaliśmy decyzję na zarządzie, czego świadkiem jest pan dyrektor, o tym, że warto wspierać takie projekty. Warto wspierać w ogóle rodziny zastępcze, pieczę zastępczą. Warto wspierać też i promocję rodzicielstwa zastępczego. Więc to jest dla nas tutaj, dla naszego zarządu, takim priorytetem, bym powiedział, jeżeli chodzi o działania w tej kadencji. No i bardzo się cieszę oczywiście, że wygospodarowaliśmy odpowiednie środki na to, żeby państwu też pomóc, ale proszę to traktować, że jakby te wsparcie w ramach takiej dobrej współpracy i takiej serdeczności wzajemnej, bo my też chcieliśmy tutaj, ja chciałem osobiście, ale w imieniu całego zarządu myślę, podziękować w ogóle państwu za ten całokształt pracy, który wykonujecie. Z wielką radością przecież, bo nie z obowiązku, do takich wyborów dokonaliście i za to wam serdecznie dziękujemy. No i to wsparcie w postaci tych samochodów jest po prostu takim pewnym elementem tych podziękowań. Bardzo dziękuję. Tyle. Dziękujemy. Szanowni państwo, jak się patrzy na was, to od razu widać, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Ja też w imieniu tutaj, tak jak powiedział pan starosta, całego zarządu dziękuję państwu za to świadectwo, za to, że przygarniacie tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących i myślę, że to, co ze strony zarządu od nas, taki drobny gest w stronę państwa, to jest naprawdę drobiazg, ale mamy nadzieję, że państwu właśnie pomoże, chociażby te najbliższe wakacje spędzić troszkę inaczej, jechać w klimatyzowanym, przestronnym samochodzie i oby dobrze służył i życzymy bezpiecznych, dobrych wakacji. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
można powiedzieć, szerokiej drogi. Bezpiecznych, dobrych wakacji dla całych tutaj rodzin, dla wszystkich dzieciaków. Tak. Szanowni Państwo, my przewidzieliśmy naprawdę bardzo krótką uroczystość, ale chcę Państwu powiedzieć, że mamy taką małą niespodziankę. Przygotowaliśmy naklejki z logo starostwa, z herbem to jest chyba. Jest. Z herbem naszego powiatu. Ponieważ jakby głównym inicjatorem jest Fundacja ESPA i ona jakby tutaj w dużej mierze ma spory udział w tym, że te samochody dla Państwa zostały przekazane, ale powiat również swoją cegiełkę dołożył. W związku z powyższym do Państwa, do Was, Szanowni Rodzice, mamy prośbę, żeby te naklejeczki nakleić na przednich drzwiach, pod lusterkiem. Tak wygląda. Myślę, że to będzie też dobry przykład dla innych powiatów, że warto wspierać rodziny zastępcze. Może ktoś zapyta, co to za projekt, skąd ta naklejka na tym samochodzie. Mamy wspaniałe rodziny, nie tylko, że zajmują się dziećmi, ale myślą też o swoich potrzebach, o swoich dzieciach. I my w zasadzie odpowiedzieliśmy tylko na ich potrzeby. Więc dotychczas rodziny jakby we własnym zakresie te kwestie rozwiązywały. Natomiast trzeba też jasno powiedzieć, że taki projekt chyba jest jednym z pierwszych, jeśli nie jednym pierwszym w ogóle w Polsce. Więc wcześniej też nie było takiej możliwości. Do tego też te naklejki będą dobrym przykładem dla innych powiatów. Może pójdą naszym kierunku. Tak, tak. Warto też powiedzieć, że powiat wołomiński nie jest jedynym powiatem. Państwo, nasze rodziny o tym wiedzą. Ale chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy jednym z niewielu powiatów, które takie samochody sfinansowało, czy dofinansowało, właściwie sfinansowało leasing dla naszych rodzin.